cześć, witam Was bardzo gorąco i dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak dbam i pielęgnuję swoje lakiery do paznokci. Moje mieszkają w takim pudełku. Tak wygląda moja kolekcja. I dzisiaj pokażę Wam kilka trików, które stosuję już od kilku dobrych lat, które sprawiają, że większość z moich lakierów posiadam w swojej kolekcji też od dobrych kilku lat i nic się z nimi nie dzieje. I mam nadzieję, że filmik przypadnie Wam do gustu i oczywiście skorzystacie z moich rad. Pomyślałam sobie, że skoro jest weekend i może macie wolną chwilę, to będziecie miały właśnie ochotę zrobić porządek ze swoimi lakierami. Zapraszam do oglądania, pa! Zanim przejdę do omawiania moich sposobów na regenerację lakierów do paznokci, chcę wspomnieć o dwóch kwestiach. Pierwsza z nich to dobrze jest mieć niepomalowane paznokcie do tego zabiegu, gdyż będziemy używać zmywacza. A wiadomo, nie chcę, żeby broń Boże Wasz mani uległ zniszczeniu. Kolejna kwestia to dobrze siedzieć jest w wentylowanym pomieszczeniu, przepraszam, siada mi głos, i dlatego ja siedzę przy otwartym oknie i mam nadzieję, że raz na jakiś czas przyjeżdżający pociąg nie zagłuszy mnie i wszystko będziecie dobrze słyszeć i widzieć. Zaczynam. Pierwszy trik to jest najzwyklejsza gumka recepturka. Tego triku używają kosmetyczki już od kilkunastu dobrych lat. I w czym on pomaga? Jeżeli macie jakiś lakier, którego na przykład może nie używałyście przez dość długi czas i nie możecie sobie poradzić, nie możecie go otworzyć, to wtedy właśnie taka recepturka sprawdza się idealnie. Zastosowanie recepturki pokażę Wam na przykładzie tego to osobnika. Widzicie, zużycie jest znaczne. I mogłabym go otworzyć, ale szczególnie jeżeli macie jeszcze może jakieś, nie wiem, nakremowane ręce, jest to dość trudne, dlatego na szyjkę zakładamy recepturkę, zakręcamy ją kilka razy i otwarcie lakieru jest naprawdę o wiele łatwiejsze. I powód, dla którego mój lakier, jeden z powodów, dla którego tak ciężko było mi go otworzyć, jest tutaj bardzo wyraźnie widoczny. Po prostu, to jeszcze muszę usunąć, że nie chcę, żeby mi tu wpadł do środka, wypadaj. Okay. Jednym z powodów, dla których tak się stało, to po prostu tutaj zaschnięty lakier w okolicach szyjki, który spowodował, że po pierwsze nie mogłam go otworzyć, a po drugie powoduje, że lakier nie dokręca się prawidłowo i często powietrze dostaje się do środka, co skraca życie po prostu lakierów do paznokci. I dzisiaj będziemy się starali temu zapobiec. Co teraz zrobię, to ściągnę tą gumkę, bo już jej nie będę potrzebowała. I ten zabieg wykonuję na swoich lakierach raz na jakiś czas. I co będziemy potrzebować? Zmywacza do paznokci. Pozwolę sobie na wykorzystanie tego z Lidla, który niestety na paznokcie się nie sprawdza. Kolejną rzeczą, która jest bardzo przydatna do tego typu zabiegów, to takie płatki kosmetyczne bezpyłowe. Ja je kupiłam kiedyś, kilka dobrych lat temu i cały czas je jeszcze mam, bo to był taki duży zestaw, na takich właśnie targach kosmetycznych, gdzie kupiłam m.in. swoje pierwsze lakiery, to było dobre 5 lat temu. I takie płatki są wyśmienite i idealne właśnie przy manikie. Dlaczego? Dlatego, bo nie zostawiają pyłków, które bardzo często są spotykane przy takich charakterystycznych płatkach kosmetycznych i na pewno nieraz Wam się zdarzyło, ewentualnie jakaś pomyłka przy malowaniu paznokci i chciałyście szybko zmyć go i nie zauważyłyście i później na paznokciu zostaje taki delikatny pyłek i przy ponownym nałożeniu lakieru do paznokci to widać. Nienawidzę tego i nie lubię marnować swojego czasu na powtórne malowanie paznokci, a nie lubię takich imperfekcji na płytce paznokcia, jakbym to mogło określić. Dlatego takie płatki są po prostu w tym celu idealne. Nie zostawiają po prostu pyłków ani w środku, ani na szyjce, ani też na pędzelku. Niektóre ręczniki papierowe też mogą się do tego całkiem nieźle nadawać. Musicie po prostu sprawdzić, czy te akurat rwą się i zostawiają jakieś takie opiłki, których po prostu nie chcemy. Możecie je znaleźć na Allegro, pewnie taki zestaw kosztuje, nie wiem, kilka złotych. Na pewno nie będziecie miało problemu z ich znalezieniem. I to, co teraz robię, to po prostu, to może się wydawać komuś banalne, ale wierzcie mi, że naprawdę działa. Nabieram malutką ilość lakieru, ja tutaj też jeszcze wyczyszczę go z szyjki, nie podoba mi się to, że tutaj tak to się stało. I staram się oczywiście pozbyć jak największą ilość lakieru z szyjki, bo nie chcemy, żeby i tutaj mi kapło z boku. I teraz po prostu tym tutaj wacikiem wycieram szyjkę i pozbywam się pozostałości lakieru do paznokci. Robię tutaj to samo. Kiedy
nasza buteleczka jest już czysta. Wygląda w ten sposób. Możecie też to samo zrobić tutaj, szczególnie jeżeli widzicie nadmiar lakieru na pędzelku z tej strony. Mój nie jest taki straszny. I na sam koniec zakręcamy i odstawiamy do pudełeczka. Ten zabieg powtarzam oczywiście na wszystkich lakierach, nie chcę tutaj Was nudzić. Kolejną kwestią, o której chcę dzisiaj wspomnieć, to bardzo często pytacie mnie, co robię z lakierami, które mi zgęstniały. Jak to możliwe, że niektóre z moich lakierów mają tyle lat, bo to też, o to też czasami pytacie. I wiem, że niektórzy mają dość dziwne sposoby, z którymi ja się zupełnie nie zgadzam. Jednym z nich jest wlewanie zmywacza do paznokci do lakieru. Nie polecałam tego zabiegu, gdyż on działa na jakiś czas, ale później lakier się rozwarstwia i wierzcie mi, to nie przynosi żadnych dobrych skutków. Kolejną kwestią jest to, że niektórzy wkładają lakier do paznokci do lodówki i lakiery nie powinny być w lodówce. To też powoduje, że mogą się rozwarstwiać i tracić swoje właściwości i po prostu będziecie mogły z nich krócej korzystać. Lakiery jest najlepiej trzymać w temperaturze pokojowej, tak samo jak i wysokie i niskie temperatury też dobrze na lakiery niestety do paznokci nie działają. I co ja zauważyłam, taka mała zależność, że niestety lakiery na przykład z firmy Essie albo OPI, fakt, że kosztują o wiele, wiele więcej od tych lakierów, które możecie dostać w drogeriach takich zwyczajnych, ale moim zdaniem ich jakość i konsystencja, nie we wszystkich oczywiście, ale w większości, sprawdza się na dłużej. I na przykład pokażę Wam lakier do paznokci, ten, jak zarówno ten na przykład. Ja ten lakier mam spokojnie 5 lat. Ja o nim mówiłam już w swoich pierwszych filmach. 4 albo 5 lat, nie chcę kłamać. I widzicie, on jest tutaj już troszeczkę gęsty. Ja Wam tutaj zaraz to pokażę, jak on mi gęstnieje. Tego jeszcze nie wyczyściłam, będę musiała to zrobić. Widzicie, konsystencja już nie jest taka, jaka była na początku. I co robię? W co zainwestowałam, żeby zmienić tą konsystencję, żeby znowu była kremowa i sprawiała, że lakier się bardzo łatwo rozprowadza na płytce paznokcia. Tak samo jest z tym lakierem, którego też już mam bardzo długo. Ostatnio właśnie też go miałam na paznokciach i wiele z Was zachwycało się jego kolorem. Taka jeszcze jedna kwestia off-topowa. Tyle chciałam Wam rzeczy powiedzieć. Zwróćcie uwagę, że te lakiery są dość duże. To jest 15 ml i naprawdę ciężko jest zużyć taki lakier, nawet przy dość częstym i regularnym jego użytkowaniu. Ja mam kilka kolorów oczywiście, które mieszam. Teraz ostatnimi czasy też nie maluję w ogóle paznokci, gdyż jestem tak zmęczona po pracy, że nie mam na to siły. Przechodzę do sedna sprawy. Jak walczyć z gęstniejącym lakierem do paznokci? Widzicie, to jest lakier też z Polski, z firmy Pierre René. Piękny kolor, ale niestety bardzo szybko gęstnieje. Tak samo jak niestety moim zdaniem bardzo szybko gęstnieją lakiery z firmy Catrice. Naprawdę, dosłownie w ciągu kilku użyć konsystencja moim zdaniem się zmienia i to dość znacznie, co powoduje, że niestety są naprawdę bardzo ciężkie do rozprowadzenia na płytce paznokcia. I zawsze z pomocą przychodzi mi coś, co też kupiłam właśnie kilka dobrych lat temu na tych targach. Jest to taki specjalny rozcieńczacz do lakierów do paznokci. Ten jest akurat z firmy OPI, ale wiem na pewno, że są, każda praktycznie firma, która specjalizuje się w pielęgnacji paznokci, na pewno takie coś posiada. I ja, to kosztowało mnie chyba 10 funtów, ale tak jak Wam powiedziałam, to było dobre kilka lat temu. Widzicie, zużycie jest takie. I naprawdę używa się 2-3 kropelki do tego, żeby rozrobić taki lakier. I nie wiem, na którym przykładzie, może na tym Wam pokażę, bo ten jest dość gęsty. I spokojnie, to nie jest mój stół, to jest moja płytka. I zobaczcie, jak jest dość gęsty i taki no niezbyt przyjemny do malowania. Takie na przykład tutaj, które ten gęstszy jeszcze? Chyba tak. Już mało mi go zostało. Jest... nie jest źle, ale uwierzcie mi, że ciężko byłoby nim malować. Ciężko byłoby nim malować paznokcie. Ja nie wiem, czy Wy to widzicie. Może ja tutaj odsłonię, żeby było więcej słońca w naszym mieście. Nie widziałam tego jeszcze. Wystarczy dosłownie kilka kropel, czyli odkręcamy nasze lakiery. Oczywiście dobrze by było też je tutaj wyczyścić. Widzicie, ten na pewno też potrzebuje zabiegów kosmetycznych. I dolewam 2-3 krople w zależności od tego, ile macie tego lakieru tutaj w środku. I co robimy? Po prostu musimy nim wstrząsnąć, trochę pomieszać, poprzekręcać. I
konsystencja powinna być zupełnie, zupełnie inna, lżejsza i taka właśnie jest. I mogę Wam zagwarantować, że jeżeli bym wykonała ten zabieg z każdym lakierem, którym posiadam, efekt byłby taki sam. Dlatego jeżeli denerwują Was lakiery, które bardzo szybko gęstnieją, to polecałabym Wam zaopatrzenie się w takie coś. I na sam koniec pytanie do Was, czy może miałobyście ochotę zobaczyć moją kolekcję lakierów do paznokci? Jeżeli taki film Was interesuje, to z chęcią Wam go nagram. Kilka tygodni temu zamówiłam sobie takie wzorniki do lakierów i jeszcze nie zdążyłam ich uzupełnić. Wzorniki przyjechały do mnie skąd? Z Chin. I to był prezent od pana. Tutaj napisane, że koszt był 10 dolarów, ale to nieprawda, bo ja zapłaciłam za nią wiele, wiele mniej. Około 2-3 funtów i tutaj był jeszcze jeden, ale podzieliłam się z koleżanką i oddałam jej jeden, bo ja nawet tyle lakierów chyba nie mam, żebym zapewniła je wszystkie. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że może kogoś zainspirowałam do tego, żeby zrobić porządek w Waszych lakierach do paznokci. I koniecznie dajcie mi znać, czy może skorzystałyście z moich trików, może macie jakieś swoje, które polecacie i na pewno inne dziewczyny też z miłą chęcią z nich skorzystają. Życzę Wam przyjemnej reszty weekendu i do zobaczenia, słyszenia niedługo. Pa!